Czy masz świadomość? Gdyby cała polska energetyka przestawiła się na spalanie biomasy z polskich lasów, rocznie spaliłaby około 1 000 000 hektarów lasu, czyli cała powierzchnia lasów w Polsce starczyłaby na 10 lat. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment raportu Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, stowarzyszenia. Pod tytułem, raport nosi tytuł Lasy do spalenia, prawdziwa cena bioenergii. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Augustyn Mikos, jeden z współautorów tego raportu. Dzień dobry panie Augustynie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Panie Augustynie, po co w ogóle zwykły obywatel ma się zajmować tematami, czy w ogóle powinien przeczytać ten raport albo zainteresować się nim? Przede wszystkim dlatego, że kwestia bioenergetyki i wytwarzania energii z drewna dotyczy nas wszystkich. Ma ona bardzo duży wpływ na zmiany klimatu, ale też na ochronę bioróżnorodności, na ochronę przyrody, a te sprawy dotyczą nas wszystkich. Wszyscy zależymy od tego, w jakim klimacie żyjemy. Nasza jakość życia od tego zależy w bardzo dużym stopniu, ale również zależymy od tego, czy przyroda jest chroniona i czy bioróżnorodność jest zachowana. Tak naprawdę nasze przetrwanie jako gatunku i cywilizacji zależy od tego. A co to jest ta bioenergia? Co to jest bioenergia? Tak krótko mówiąc, to energia, która jest wytworzona ze spalania biomasy. Biomasy, biogazu, biopaliw ciekłych. Tak? W naszym raporcie... Przepraszam, to jeszcze spytam, no to w takim razie, a co to jest w takim razie biomasa? Aha. Biomasa to są szczątki żywych organizmów, tak? W zasadzie tak naprawdę tak, szczątki żywych organizmów. To może to być drewno, może to być biomasa rolnicza, jeśli mówimy o jakiejś plonach rolniczych, jakichś zbóż czy jakieś słomy. Krótko mówiąc tak. Po prostu szczątki organizmów żywych, które są palone w celu wyprodukowania energii cieplnej lub elektrycznej. A rozumiem, że jeżeli ich nie spalimy, to co się z nimi dzieje? Bo może to jest dobry pomysł, żeby je palić i tutaj energia będzie. No, zależy od tego, jaki to jest rodzaj biomasy. Jeśli mówimy o biomasie drzewnej, którą my się zajmujemy w raporcie, to w zasadzie można wyróżnić takie dwa rodzaje tej biomasy. Jedna to jest biomasa pierwotna, a drugi rodzaj to jest biomasa wtórna. Biomasa pierwotna to jest całe to drewno, które pozyskujemy w lesie, wycinamy jakieś drzewa w lesie specjalnie po to, żeby spalić je w celu produkcji energii. Czyli wycinamy na przykład jakieś drzewa, żeby spalić je w kominku i przez to wytworzyć ciepło. Albo wycinamy jakieś drzewa po to, żeby spalić je w ciepłowni czy elektrociepłowni, wytworzyć energię elektryczną albo wytworzyć energię cieplną. To jest ta biomasa pierwotna. Biomasa wtórna to taki rodzaj biomasy, który nie został, która jest jakimś rodzajem odpadu z różnych procesów produkcyjnych, przemysłowych na przykład, która nie jest wykorzystana w tym procesie, jest jakimś odpadem i potem jest palona chociażby właśnie w ciepłowniach czy w elektrociepłowniach. I teraz tak, jeśli mówimy o biomasie pierwotnej, no to gdyby nie wyciąć tych drzew, po prostu rosłyby one dalej w lesie. Albo mogłoby zostać pozostawiona część tego drewna w lesie po to, żeby zasilić zasób martwego drewna w tym lesie. Jeśli mówimy o biomasie wtórnej, o takich odpadach na przykład właśnie poprzemysłowych czy pokonsumpcyjnych, no to prawdopodobnie albo
ta biomasa by się rozłożyła, gdybyśmy ją gdzieś zostawili. Aczkolwiek mogłaby też być w niektórych przypadkach wykorzystana do produkcji materiałów typu na przykład płyt drewnopochodnych. To ja spytam, przypomina mi się to, co mówił Janusz Korber, który zakładał pracownię na rzecz wszystkich istot. On zawsze powtarzał, że to, co mamy, czy to, co uważamy za las dzisiaj w Polsce, to często to nie jest żaden las, tylko to są plantacje desek, że las to jednak jest takie miejsce, gdzie możemy spotkać właśnie, tak jak pan powiedział, martwe drzewa, takie drzewa stare, które leżą i po prostu, które są bezcenne dla tego lasu. I tak sobie myślę o tym, bo może, nie wiem, te plantacje desek właściwie może by warto było spalać na to, utrzymywać tę bioenergię. No, nie do końca tak jest. A raczej bym powiedział, że tak nie jest. Nie powinniśmy tworzyć plantacji drewna i potem po to, żeby palić to drewno w elektrowniach czy elektrociepłowniach i tworzyć energię. Jest tak, ponieważ jeśli chcemy ograniczyć zmiany klimatu, a zakładam, że do tego dążymy, musimy ograniczyć ilość węgla w atmosferze. Jeśli mamy taki las, nawet jeśli jest to plantacja sosny chociażby, których mamy mnóstwo w Polsce, ten węgiel, który jest w tej plantacji, jest po prostu związany w lesie i nie jest w atmosferze. Jeśli wytniemy te drzewa i spalimy je w elektrowni czy elektrociepłowni, ten węgiel jest uwalniany do atmosfery. I teraz możemy powiedzieć, ale hola, przecież może lepiej spalić te drzewa niż palić węgiel czy gaz w tych elektrowniach, elektrociepłowniach. No i tutaj myślę, że sporo osób zaskoczę, ponieważ w takim okresie czasu, który nas interesuje, który jest istotny z punktu widzenia ograniczania zmian klimatu, czyli to jest ta perspektywa tak naprawdę 20-30 lat do 2050 roku, społeczność międzynarodowa zakłada, że trzeba tak naprawdę wyzerować emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, jeśli chcemy uniknąć w zasadzie bardzo, bardzo w zasadzie katastroficznych skutków tych zmian klimatycznych. I teraz tak, w tej perspektywie czasowej 30 lat wycinanie drzew w lesie, nawet jeśli jest to plantacja, i spalanie ich w elektrowni prowadzi do większej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, niż gdybyśmy palili węgiel lub gaz. Więc krótko mówiąc, zakładanie plantacji drzew, palenie tymi drzewami w elektrowni lub elektrociepłowni jest gorsze nawet niż palenie paliw kopalnych łącznie z węglem i z gazem. To jeszcze tutaj trochę wstawię kij w mrowisko. Rozumiem, że kiedyś, jak było mniej ludzi na ziemi, no to palenie tego drewna jako opał, jako ogrzanie domu, no rozumiem, że było bardziej takie do zaakceptowania, tak? Znaczy przede wszystkim zapotrzebowanie na energię, jakie było zdecydowanie mniejsze. Wykorzystywaliśmy tej energii zdecydowanie mniej. Jeśli chodzi o to, o czym pan mówi, czyli o palenie, prawda, gdzieś w domu, w kominku, prawda, czy żeby tak, żeby ogrzać dom, czy żeby sobie coś ugotować, nie odejdziemy od tego nawet w XXI wieku zbyt szybko, tak? Ludzie będą ogrzewać swoje domy drewnem. To, o czym my mówimy w raporcie, to, żeby nie opierać transformacji energetycznej w Polsce czy w Unii Europejskiej o przechodzenie dużych zakładów energetycznych, elektrowni, ciepłowni, elektrociepłowni, ze spalania węgla na spalanie drewna. Jedna taka instalacja potrafi spalić rocznie 1 000 000 ton biomasy drzewnej. Mówię tutaj teraz o konkretnej instalacji, to jest tak zwany zielony blok elektrowni Połaniec. I
A jak to przełożyć? A ja przepraszam, ten milion ton, jak to jakoś przełożyć, żeby to było czytelne dla zwykłego człowieka? Bo milion ton, ja właściwie nie wiem, co to znaczy milion ton. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Obliczyliśmy, że to jest około 20, to jest taka ilość biomasy drzewnej, jaka jest zawarta w około 20 hektarach lasu w Polsce. Średnio, prawda? Uśredniamy to do średniej ilości biomasy. Czyli 20 hektarów to jest jakby na przykład sprowadzić to, ja nie jestem jakimś kibicem piłkarskim, ale do boiska piłkarskiego to ile to takich boisk? Ja niestety nie wiem, ile ma boisko piłkarskie, aczkolwiek no, jest to całkiem sporo. No dobrze, a kogo, skąd pomysł w ogóle, żeby na tym, na spalaniu, nawet spalaniu tych plantacji desek w Polsce opierać transformację? Ten pomysł opiera się na założeniu, że biomasa jest niskoemisyjnym i odnawialnym źródłem energii. Biomasa drzewna, tak? Opiera się to na założeniu, że drzewa, które wycinamy i potem palimy, odrastają. Bardzo prosta rzecz, o której wszyscy i wszystkie wiemy. Jednak to założenie nie bierze pod uwagę perspektywy czasowej, w jakiej te drzewa odrastają. Wszyscy wiemy, że drzewa rosną dość długo, tak? Więc jeśli wytniemy jakieś drzewo i potem je spalimy, musimy poczekać całkiem długo, zanim to drzewo odrośnie i zanim ten węgiel, który był w nim związany i który został uwolniony przez spalenie tego drzewa, zostanie z powrotem związany przez odrastające drzewa. Ten czas to jest od, powiedzmy, 10 lat, jeśli spalamy tylko jakieś odpady pozrębowe, czyli to, co pozostaje po wycince na miejscu wycinki, do 100 albo nawet kilkuset lat, jeśli spalimy drewno wycięte ze starodrzew. Od razu powiem, że w Polsce raczej nie zdarzają się takie sytuacje, żeby wycinać starodrzew i palić nim w elektrowni, aczkolwiek nawet spalanie tych jakichś odpadów, które pozostają po wycinkach, wciąż bilansuje się pod względem emisji dwutlenku węgla do atmosfery dopiero po jakichś 10 czy kilkunastu latach, i tutaj mówię, że się bilansuje, to znaczy, że emisja tych gazów cieplarnianych do atmosfery jest równa emisji, która by powstała z produkcji tej samej ilości energii, gdybyśmy spalili węgiel, tak? Czyli porównujemy tutaj do nie najlepszego scenariusza tak naprawdę, to palenie biomasy drzewnej. To ja wrócę na chwilę, przepraszam, wrócę na chwilę do tego boiska, bo w międzyczasie sprawdziłem. No jeden hektar to jest około, no tak mniej więcej jedno boisko piłkarskie. Czyli tam w przypadku tej instalacji, o której pan wspomniał, to jest około 20 boisk, tak? Tak, z tym, że oczywiście nie jest tak, że zakładane są zręby zupełne i to wygląda tak, że nagle przy elektrowni Połaniec znika 20 boisk piłkarskich lasu, aczkolwiek to jest taka ilość biomasy drzewnej. I to, co jest niepokojące, to to, że administracja państwowa nie do końca wie, skąd pochodzi ta biomasa. Mówiłem o tym, że to, jaki wpływ na klimat i na przyrodę ma spalanie biomasy drzewnej, zależy w dużym stopniu od tego, skąd ona pochodzi. Czy to jest ta pierwotna biomasa, czyli biomasa pozyskana bezpośrednio w lesie, czy jest to ta biomasa wtórna, czyli jakieś odpady, tak? A przepraszam, jeszcze dopytam, te 20 boisk to w jakim cyklu czasowym? Co? Codziennie. A codziennie? Codziennie znika 20 boisk, rozumiem. Tak, no tyle biomasy, tak? Tyle drewna, powiedzmy, które jest zawarte w tych 20 hektarach lasu. No i teraz tak, kończąc tę myśl dotyczącą tego, że nie wiemy tak naprawdę, skąd ta biomasa pochodzi. Tak? Mówiłem o tym, że w zależności od tego, czy to jest biomasa pochodząca bezpośrednio z lasu, czy ten odpad, wpływ na klimat i przyrodę będzie diametralnie różny. I teraz administracja państwowa, planując naszą politykę klimatyczną i stawiając na przechodzenie ze spalania węgla na spalanie biomasy drzewnej, powinna dobrze wiedzieć,
skąd ta biomasa pochodzi i powinna móc dobrze zaplanować, skąd będzie pochodzić w przyszłości. Niestety od 10 lat, albo nawet od kilkunastu lat, kolejne administracje państwowe nie są w stanie tego powiedzieć. W sprawozdaniach, które składają Komisji Europejskiej, mówią wprost, że nie są w stanie określić, jaka część biomasy pochodzi bezpośrednio z lasu, a jaka to są te odpady. Planując politykę klimatyczną na przyszłość i zakładając, że biomasa drzewna będzie największym OZE w ciepłownictwie, tak? Czyli ciepłownie, polskie ciepłownie będą przechodzić ze spalania węgla na spalanie drewna, zakładając, że największym OZE w tym ciepłownictwie będzie biomasa drzewna, wciąż polska administracja państwowa nie jest w stanie powiedzieć, skąd ma zamiar wziąć tą dodatkową biomasę drzewną. Ale przepraszam, to znaczy, że to już jest takie założenie, które faktycznie jest przyjęte przez rząd, czy to są takie plany jakieś? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. To są plany oficjalne, zawarte między innymi w polityce energetycznej, w Krajowym Planie Energii i Klimatu. Więc to są oficjalne dokumenty, na których Polska opiera swoje działania dotyczące transformacji energetycznej. Rozumiem. To proszę mi powiedzieć, czy Państwo diagnozujecie, kto doprowadził do takiej sytuacji, że są takie zapisy? Czyli, no nie wiem, czy to był taki pomysł świetlany jakiś grup interesu, nacisku, lobbingu, czy może naukowcy? No kto to wymyślił? No na pewno w dużym stopniu do tego, że tak się dzieje, przyczynia się kontekst prawny. Czyli po prostu to, że biomasa drzewna praktycznie każdego rodzaju uznawalna jest za odnawialne źródło energii i umożliwione jest też wspieranie jej finansowo ze środków publicznych, a także wspieranie jej na mocy mechanizmów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Ale uznawana jest przez kogo? Tak jest uznawana przez Polskę, Unię Europejską? O co chodzi? Przez Polskę i przez Unię Europejską. Mamy taki bardzo ważny dokument, tak zwaną dyrektywę RED, Renewable Energy Directive, która po polsku nazywa się Dyrektywa o promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych. I ta dyrektywa określa, jakie źródła energii mogą właśnie być uznane za te odnawialne źródła energii. Co za tym idzie? Mogą się zaliczać do celów dotyczących udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii Unii Europejskiej, danych państw członkowskich i też które źródła energii mogą liczyć na właśnie to wsparcie finansowe dla odnawialnych źródeł energii. Biomasa drzewna jest zaliczana na mocy tej dyrektywy właśnie do odnawialnych źródeł energii. No dobrze, to dopytam, ale Państwo jakoś analizowaliście, czy znacie jakąś historię tego, no, jak to się tam znalazło? Z czego to wynika, że to taki pomysł tam się znalazł? No wynika to między innymi niestety z, po pierwsze, z rekomendacji IPCC, które w 2006 roku... A co to jest IPCC? IPCC to jest międzynarodowe Intergovernmental Platform for Climate Change, czyli to jest takie forum międzynarodowe, eksperckie, które zajmuje się opracowywaniem raportów i wytycznych dla polityki i dla polityki klimatycznej państw na całym świecie. A kto jest jego członkiem? Czy tam kto tam się... W zasadzie naukowcy z całego świata, którzy tak naprawdę reprezentują rządy państw zjednoczonych w organizacji państw narodowych zjednoczonych, tak? Więc, ale to trochę dziwne, wie pan, no bo po prostu co, naukowcy wpadli na pomysł, żeby spalać lasy?
Czy naukowcy spadli na pomysł, żeby na pewno częścią też tego problemu i powodu, dla którego ta biomasa wciąż jest uznawana za odnawialne źródło energii, jest lobbying. No niestety lobbying. Lobbying dużych graczy na rynku energetycznym, którzy po prostu utrzymują swoich lobbystów, w tym przypadku w Brukseli, naciskają na członków Parlamentu Europejskiego, na Komisję Europejską, żeby właśnie wciąż traktować tą biomasę drzewną jako odnawialne źródło energii. A to ja w takim dopytam razie... Ja jeszcze, może jeszcze dodam jedną rzecz, że IPCC i rządy państw ze całego świata zakładają, że emisje gazów cieplarnianych, ponieważ tak, w dyrektywie o promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych, emisje ze spalania biomasy w instalacjach energetycznych są zerowe. To znaczy, jeśli spala jakaś elektrownia biomasę drzewną, nie zalicza tych emisji po prostu tych emisji tak jakby nie ma w tej elektrowni, w tej instalacji. Te emisje powinny być liczone w sektorze leśnictwa. To znaczy, jeśli wycinamy jakieś drzewa w lesie po to, żeby wyprodukować z nich energię, to ten węgiel, który był z nich związany, jest traktowany tak, jakby został uwolniony natychmiastowo do atmosfery. I na tej zasadzie zarówno IPCC, zarówno Unia Europejska uważają, że emisje gazów cieplarnianych z tej biomasy są liczone są po prostu liczone, są księgowane i w ten sposób liczą na to, że nie będzie się wycinać więcej drewna na te cele energetyczne niż tego wymaga spełnienie celów klimatycznych. Tak więc taki mechanizm miałby w jakimś stopniu zapewnić, że te emisje są liczone. To ja mam taką refleksję, ciekawy jestem, jak te panele IPCC i te inne podchodzą do wątków związanych, bo tutaj jest taka polityka, żeby chronić klimat. Ciekawy jestem, jak oni podchodzą do wątków związanych, nie wiem, z oszczędzaniem energii, z kapitałochłonnością na przykład energii bezprzewodowych, z tym, że po prostu masowo używamy urządzeń mobilnych, rzadko używamy światłowodów. Mówię już w takim innym wąskim wycinku. Ciekawy jestem, jak tutaj gry lobbystów mają miejsce i czy na to też jest nacisk, czy na to jednak nie ma nacisku, a nacisk jest na właśnie to, co pan powiedział. No ale to jest odpowiedź, raczej to jest dyskusja pewnie na inną rozmowę. Tak, też mi się tak wydaje. Ja tylko powiem, jeśli rozmawiamy już o takich forach, międzynarodowych forach naukowych, sama Komisja Europejska, która właśnie dopuszcza to spalanie biomasy drzewnej jako odnawialne źródło energii, zamówiła taki raport, który został opublikowany na początku zeszłego roku, w którym naukowcy Wspólnego Centrum Badawczego przy Komisji Europejskiej mieli ocenić właśnie wpływ spalania biomasy drzewnej na klimat, na ochronę różnorodności biologicznej. I sami ci naukowcy w tym raporcie stwierdzili, że spalanie tak naprawdę większości rodzajów biomasy drzewnej jest w perspektywie właśnie tych dziesięciu, kilkunastu lat, czyli tej, która nas interesuje z punktu widzenia celów klimatycznych, jest bardziej emisyjne niż spalanie paliw kopalnych. Co więcej, oni przeanalizowali 24 różne scenariusze wykorzystania biomasy drzewnej do produkcji energii. Te scenariusze zakładały pozyskanie różnych rodzajów tej biomasy drzewnej, od jakichś odpadów pozrębowych, właśnie jakiegoś takiego drobnego drewna, po wycinanie starodrzewów. I oceniali je pod względem wpływu na klimat i bioróżnorodność. I wyszło im, że tak naprawdę tylko jeden z tych scenariuszy, i to jest właśnie
tylko pozyskiwanie tych najmniejszych odpadów pozrębowych i tylko drzew iglastych, tylko taki rodzaj biomasy drzewnej pozyskiwanej bezpośrednio w lasach nie ma negatywnego wpływu na bioróżnorodność, a przy tym przyczynia się do ograniczenia zmian klimatu. Mhm. Czyli tak naprawdę mamy jakieś scenariusze, które pozwoliłyby wykorzystać biomasę drzewną do ograniczenia zmian klimatu, ale to są scenariusze, jest ograniczona liczba tych scenariuszy i one się wiążą z wykorzystaniem jakichś konkretnych rodzajów tej biomasy drzewnej. Mhm. No ja chętnie bym poznał właśnie, jak tutaj te scenariusze mają się i czy w ogóle są jakieś inne scenariusze mają się do scenariuszy ograniczenia energii poprzez ograniczenia, które by narzuciła na siebie GAFAM, czyli ten zbiór największych na świecie korporacji technologicznych, Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Ciekaw jestem, jakby to było i czy ktokolwiek takie porównania robi. Dobrze, mam jeszcze do Pana ostatnie pytanie. Czego powinniśmy my jako obywatele się domagać? Czego powinniśmy żądać, o co się bić w tym temacie, o którym dzisiaj rozmawiamy? No, według mnie przede wszystkim prowadzenia polityki klimatycznej opartej na wiedzy. Tak jak powiedziałem, w tym momencie nie wiemy, skąd pochodzi ta biomasa drzewna. Nie mamy danych po prostu. I przez to nie jesteśmy w stanie ocenić, i rząd też nie jest w stanie tego ocenić, jaki jest wpływ jej wykorzystania na cele energetyczne, na klimat i na przyrodę. Więc to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić i której powinniśmy się domagać. Druga rzecz to według mnie zaprzestanie wspierania finansowego, ale też prawnego spalania tej biomasy drzewnej, która jest specjalnie w tym celu pozyskana w lesie. I mówię tu przede wszystkim wspierania w tych dużych instalacji energetycznych. Czyli uważam, że nie powinny iść publiczne pieniądze na to, żeby wspierać pozyskiwanie drewna w lesie i palenie tym drewnem w elektrowni czy w elektrociepłowni. To są dwie tak naprawdę według mnie najważniejsze rzeczy. I uważam też, że żeby ograniczyć zapotrzebowanie na tą biomasę drzewną, tak naprawdę większość jej jest spalana w ciepłownictwie, żeby wytworzyć ciepło. Powinniśmy starać się o to i domagać się tego, żeby przeznaczać wsparcie finansowe na termomodernizację budynków, przez co będziemy zwiększać efektywność energetyczną, na dopłaty do pomp ciepła, które są bardzo wydajnymi sposobami ogrzewania domów, tak? Na dopłaty do paneli fotowoltaicznych, po to, żeby musieć dostarczać jak najmniejszą ilość energii do gospodarstwa domowego i dążyć do tego, żeby gospodarstwa domowe były jak najbardziej niezależne od ciepła idącego z sieci, tak? Więc jeśli przekierujemy te środki ze wspierania biomasy właśnie na termomodernizację, na pompy ciepła, na panele fotowoltaiczne, będziemy mogli ograniczyć ilość spalanej biomasy drzewnej tak, żeby wystarczyła nam tylko ta biomasa wtórna, czyli te odpady, których spalanie nie ma takich złych skutków dla klimatu i bioróżnorodności. Mhm. Wydaje mi się, że te trzy rzeczy są najważniejsze tak naprawdę. Tak, ja ze swojej strony dodałbym, że każdy z nas może też ograniczyć na poziomie indywidualnym zużywanie energii, chociażby zamieniając smartfon, który ciągnie, albo wyłączając różnego rodzaju opcje w nim, na zwykły stary telefon komórkowy, jeżeli już musimy mieć komórkę, a w domu nie musi być Wi-Fi, oczywiście jeżeli mamy możliwość podłączenia przewodu, do czego Państwa zachęcam.
W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Augustyn Miko ze Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, współautor raportu Lasy do Spalenia, prawdziwa cena bioenergii. Dziękuję Panie Augustynie za rozmowę. Dziękuję. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!